I witamy w studiu pana Łukasza Bugaja, analityka rynków finansowych Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Będziemy oczywiście rozmawiać o gospodarce. Państwo nie czujecie się tym zaskoczeni. Zaczniemy od wczorajszego budżetu. Znaczy, były informacje o wykonaniu dochodów i wydatków w całym minionym roku. Podsumowanie. No, udało się, można powiedzieć, deficyt utrzymać w ryzach, czyli poniżej tego newralgicznego poziomu 3%, aczkolwiek wszyscy zwrócili uwagę na to, że słaby był grudzień, szczególnie pod względem dochodów z VAT-u, z uwagi na to, że one spadły mniej więcej o połowę. Znaczy, grudzień rozpatrujemy rok do roku, tak? Czyli... Rozpatrujemy rok do roku. No i tutaj rzeczywiście wiele publikacji wskazuje na to istotnie uwagę. Tym niemniej wydaje mi się, że nie należy wyciągać zbyt pochopnych wniosków z tego w relacji takiej, że o coś się złego dzieje w budżecie, czy zadziało się z końcem innego roku i zaczynać to ekstrapolować na początek tego roku lub nie daj Boże na cały ten rok z kilku powodów. Po pierwsze, tak jak to zresztą Ministerstwo Finansów wskazuje, grudzień 2015 roku był specyficznym okresem, kiedy były rozliczana poprzednia perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. Tak, i tak jak też dane wskazują, no to był to bardzo udany kwartał i miesiąc dla polskiej gospodarki i to pomagało wpływom do budżetu z jednej strony. A z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że jednak te napięcia budżetowe, można powiedzieć, w naszym kraju to jest permanentny cykl, który trwa już od wielu, wielu lat de facto. I to już zostało zapoczątkowane jakiś czas temu, że widać pewne zmiany, kiedy na przykład wiadomo, że zeszłoroczny budżet wykonania jest bardzo dobre, to można część wydatków przenieść, próbować przenieść na rok wcześniej, a dochodów na rok później. I to powoduje, że wykonanie budżetu z kolejnego roku będzie lepsze, tak? Czyli mi się wydaje, że ten grudzień jest o tyle specyficzny też natury księgowej. Czyli jeżeli Ministerstwo Finansów wiedziało, że zeszły rok jest bezpieczny, a w tym roku no raczej też to wygląda całkiem nieźle, ale dla bezpieczeństwa, tak to można powiedzieć, że warto choćby na przykład może część dochodów spróbować przenieść z grudnia na początek tego roku i to powoduje, że komfort działania Ministerstwa Finansów w tym już rozpoczętym 2017 roku będzie lepszy. Zresztą to wiele osób, nawet też w spółkach jest tego świadoma, że tutaj jeżeli chodzi o księgowość, to można pewne rzeczy, pewnymi rzeczami lawirować i próbować dostosować do tego, jakbyśmy chcieli, żeby pewne rzeczy wyglądały, więc wydaje mi się, że z tego gorszego grudnia nie należy, tak jak powiedziałem, na wstępie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Ten budżet zamknął się, można powiedzieć, całkiem nieźle, jeżeli chodzi o rok miniony. Tym niemniej można powiedzieć, że jeżeli wiemy, że na przykład w Niemczech mamy nadwyżkę budżetową, u naszych południowych sąsiadów w Słowacji bodajże też nadwyżka budżetowa, że to wykonanie budżetu w krajach ościennych no jest lepsze niż u nas, czyli tam nie mamy do czynienia z deficytem, ale wręcz nadwyżką, no to można powiedzieć, że u nas też należy pracować cały czas nad tym, aby ten budżet wyglądał lepiej niż to wygląda obecnie. No a tutaj na dniach pojawiła się taka niekorzystna informacja, czyli wiceminister odpowiedzialny między innymi za zacieśnienie tego systemu i zwiększenie poboru podatków poprzez ukrócenie nielegalnych praktyk. Pan wiceminister Jasiński no, podał się do dymisji ze względów osobistych. No, jest to pewna taka negatywna, można powiedzieć, informacja, ponieważ on się sprawdził. Był to jeden z lepszych na pewno ministrów. Jeżeli spojrzymy między innymi na zeszłoroczny budżet, no to zacieśnienie, jeżeli chodzi o ukrócenie nielegalnych praktyk, na pewno przyniosło spore skutki i jest nadzieja, tak jak to deklaruje wicepremier Morawiecki, żeby to było kontynuowane w tym roku. Jest na to oczywiście szansa, no tym niemniej szkoda, że to nie będzie już realizowane z wiceministrem Jasińskim. Tyle informacji o budżecie. Możemy też powiedzieć, że deficyt budżetowy oznacza, że więcej zostało pieniędzy zainwestowanych.
Wydanych. No, wydanych. No, no tak, znaczy, ale to jest do pewnego stopnia inwestycje. Budżet to nie tylko inwestycje, tak? De facto większość wydatków budżetu to są pewne transfery. No tak, na przykład transfer do 500+. Mamy sytuację, w której w zeszłym roku urodziło się 385 tysięcy dzieci, a to przez cały rok, jeśli brać pod uwagę tylko październik, listopad i grudzień, czyli okres, kiedy rodziły się dzieci jakby z programu 500+, to ten wzrost jest prawie 20-procentowy. Znaczy chyba październik, to jeszcze nie do końca, bo jakoś teraz zacznie być ten okres 9 miesięcy od startu programu, ale tą arytmetykę mamy opracowaną. Rzeczywiście już zapowiedź pojawiła się wcześniej, więc należy się cieszyć z tym, że tych urodzeń jest więcej. No tym niemniej to należy z takimi odważnymi deklaracjami, że to już działa i że będzie lepiej, to należy poczekać, ponieważ jeżeli chodzi o wskaźnik urodzeń, jeżeli spojrzymy na długie szeregi czasowe tych danych, to one są bardzo zmienne. Tak. Czyli potrafią być okresy, kiedy tych urodzeń jest dużo i po tym okresie następuje okres, kiedy tych urodzeń niestety jest mniej. Ale i to taka sinusoida jest. Zgodzimy się, że istnienie dzieci to pozytywne dla gospodarki. Taki impuls rozruchowy i też z tym, że nasza dzietność jest najniższa, jedna z najniższych na świecie i trzeba to koniecznie podwyższyć, bo inaczej jako naród wymrzemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Łukasz Bugaj, analityk rynków finansowych Domu Maklerskiego BOŚ S.A. był naszym gościem. Tyle jeśli chodzi o gospodarkę. Przed nami teraz serwis informacyjny i Tomasz Terlikowski chłodnym okiem wraca do studia.